Serdecznie witamy wszystkich Państwa na pierwszej wystawie, która ma tutaj miejsce w tej przestrzeni i w ogóle w Rzeszowskim Inkubatorze Kultury. Jest to wystawa komiksów, wystawa powarsztatowa. Warsztaty działy się dość dawno, bo w ramach takiego szerszego programu Ferwor Kultury miało to miejsce w czasie ferii zimowych tego roku. Warsztaty prowadzili Dominik Szczesian, dzisiaj nieobecny, ale obecny za to Maciej Mazur. Jeśli chodzi też o autorów komiksów, to ze swojej strony chciałabym ich gorąco przywitać. Jest to reprezentacja trzech osób. Jest to Marta Puchalska, która najwięcej pracy włożyła w przygotowanie całości. Jest to Tadeusz Petynia, który nie wiem gdzieś... Tadeusz, no tak. I Kamil Sowa. Natomiast prezentujemy pracę łącznie 10 osób, w tym właśnie Dominika i Macieja. I ponieważ jest to pierwsze tego typu wydarzenie, które otwieram, to pozwolę sobie nie mówić za dużo, a głos oddać panu dyrektorowi Krzysztofowi Delikatowi, który bardzo się cieszy, że zaszczycił nas nie sam, zresztą swoją obecnością dzisiaj. I powiem jeszcze mnie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Daję głos, tak, witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że w Inkubatorze Kultury właśnie pierwsza wystawa właśnie tak wygląda, czyli została stworzona przez osoby, które tutaj czegoś dokonały. Dziękuję panu Maćkowi jako jednemu z tych, którzy zajmowali się podczas warsztatów młodymi osobami, które chciały jakby stworzyć coś już w inkubatorze na temat kultury. Mam nadzieję, że będziemy to kontynuować. Wystawa może faktycznie nie zakazała, jest bardziej skromna, ale też tak jak wyglądają przestrzenie inkubatora. Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy na tych ścianach wszystkich, nie tylko w tym pomieszczeniu, ale wieszać wystawy, ale głównie wystawy stworzone przez osoby, które wokół inkubatora działają i działają na rzecz kultury w mieście. Ja dziękuję raz jeszcze za głos i przekazuję głos najważniejszej dziś tutaj postaci. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich jeszcze raz. Ja się bardzo cieszę, że to wystawa doszła do skutku, ponieważ my zaczynając ten projekt dzięki uprzejmości inkubatora, byliśmy lekko ostrożni co do przewidywania, kiedy się skończy, ale skończył się o dziwo no, dużo lepiej niż myśleliśmy, niż zakładaliśmy. I ta wystawa, jakkolwiek ona wydaje się skromna, tak naprawdę ważne jest nie to, jak ona jest duża, jak ona jest imponująca, ważna jest treść. A ta treść no, bardzo fajnie pokazuje to, jak uczestnicy podeszli do tego tematu, którym była obecność kultury w Rzeszowie. I obecność bądź brak tej obecności. Oni wszyscy pokazani tutaj i w katalogu, który możecie sobie Państwo przejrzeć przy wejściu, tak? Tak, lub w sieci. Lub w sieci. Pokazali swoją wizję tego, jak postrzegają kulturę, jak ta kultura jest w ich życiu obecna, czy jak chcieliby była. Spojrzenia są bardzo różne zarówno plastycznie, co można ocenić po pracach, jak również bardzo różne, jeśli chodzi o sam temat, opracowanie tego tematu. My byliśmy bardzo zaskoczeni z efektami tego. Jesteśmy, mówię to też w imieniu Dominika, który przekazał pozdrowienia dla wszystkich online i przeze mnie. My mamy nadzieję, że dojdzie do kontynuacji tego przedsięwzięcia i spróbujemy wydobyć coś więcej, być może się uda. Może z tymi samymi ludźmi chcielibyśmy, może grono się powiększy. Na pewno jest spory potencjał w tym, co zobaczyliśmy wśród uczestników warsztatu. Na pewno jest jakaś szansa na mniej lub bardziej to nazwać, poszerzenie swoich umiejętności, swoich chęci wyrażania siebie w taki sposób, jakim jest komiks. To zobaczymy, tego nie wiemy, natomiast z pewnością ci, którzy wzięli udział w tych warsztatach, mam nadzieję, że bawili się równie dobrze jak my. Mam nadzieję, że czegoś się dowiedzieli. Mam też nadzieję, że są zadowoleni z tego, co zrobili i z tego, co widzą tutaj. No, ci, którzy są, to widzą to na żywo, ci, którzy nie, zobaczą to pewnie w sieci bądź w formie druku, a być może zajrzą tutaj jeszcze kiedyś. Nie wiem, długo będzie wystawa wisiała. Do połowy. Świetnie. Więc tak jak mówię, nie jest specjalnie ważne, czy to jest małe, czy duże. Nie jest specjalnie ważne, czy to jest ilościowo jakoś przytłaczające, czy nie. Ważne jest to, co kryje się w tych pracach. A wydaje mi się, ja jestem przekonany o tym, że to pokazuje bardzo fajne, bardzo
zróżnicowane, bardzo wszechstronne podejście do tego tematu. Niektóre sposoby mnie bardzo zaskoczyły, niektóre bardzo rozbawiły, ale wszystkie zasługują na uznanie, na wielki aplauz z Państwa strony. Zapraszam, jeżeli takie warsztaty będą miały miejsce, a wiem, że prawdopodobnie będą miały miejsce ponownie, zapraszam wszystkich do spróbowania, skorzystania i wzięcia udziału. No i do oglądania oczywiście efektów tych poprzednich warsztatów. Do skorzystania też ze stołu owocowo-ciastkowo-kawowo-herbacianego i do rozmów też z tymi osobami, które, no właśnie, które dzisiaj z nami są i które te prace przygotowały, a myślę, że też ważne jest to, że jest to dwóch panów. Panów było w tej grupie mimo wszystko troszkę mniej, chyba że wliczyć was, no to... No nie, no my byliśmy uczestnikami, panów było czterech, tak? Wydaje mi się, że panów było trzech, reszta pań. Zresztą można sprawdzić tutaj. Czterech. Kolega miał kolegę. Tak. No, no i Tadek. A tak, przepraszam, rzeczywiście. Tadeusz i Kacper, dokładnie. I też Tadeusz chyba był najmłodszym uczestnikiem tych warsztatów. Nie Kacper? Nie. On był chyba w technikum, tak? Tak, Kacper 17 lat i Tadeusz to jeszcze gimnazjalista. No już do czasu. Już do czasu. Też ciekawe to, że Kamil to jest osoba, która można by pomyśleć, że w związku z kierunkiem studiów mało zaangażowana w działalność artystyczną, co absolutnie nie ma związku z tym, co potrafił pokazać, po Martę, która ukończyła kierunek, jakim jest edukacja. To tak naprawdę nie ma jakiegoś bardzo wielkiego znaczenia, bo... Jasne, jeśli chodzi o pracę, najbardziej nie ma. Ekspresji, warsztat to jest rzecz nabyta, bądź jakoś tam mniej. Dokładnie. Ważne jest jednak to i cieszymy się z tego, że ten przedział wiekowy też był bardzo różny, że bardzo różne osoby udało się z nami jakoś tutaj spotkać dzięki właśnie tym warsztatom, dzięki kobiecowi. Miejmy nadzieję, że oni jeszcze jakoś śledzą nasze strony. W jakiś sposób. Też mam taką nadzieję. Część z nich angażuje się w kolejne nasze działania, więc też się z tego cieszę. A jeżeli to był impuls chociażby do tego, żeby się zaangażować w działalność inkubatora, to również fajnie, dobrze, również spełniło trochę swoje zadanie. No to też w jakiś stopniu jest uczestnictwo w tej kulturze i poszukiwanie tej kultury przez określone formy uczestnictwa w tym. Zapraszamy do rozmowy, do oglądania, do dyskutowania, do spędzenia czasu.